Cześć, witajcie moi drodzy w nowej prognozie, prognozie ale nie burzowej, bo tak naprawdę w środę zbyt dużo dziać się nad Polską nie będzie. Burze możliwe są jedynie w Polsce zachodniej, troszkę w Polsce centralnej, ale szanse na to nie są zbyt duże. Skupimy się tym razem oko przed. Skupimy się tym razem na sytuacji pogodowej, jaka będzie miała miejsce w weekend, ponieważ jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że wystąpią intensywne i długotrwałe opady deszczu w Polsce południowej, południowo-wschodniej, wschodniej za sprawą e, niżu i frontu atmosferycznego, który ułoży się właśnie Niejako tutaj na tą polską południowo-wschodnią. Do tego zostało jeszcze kilka dni, ale wszystkie modele główne są dosyć zgodne w materii ilości opadów deszczu, więc tutaj w tym momencie na tym się będziemy skupiać. A zacznę tutaj przede wszystkim od, od tego. Od podziękowania za wszystkie subskrypcje, komentarze, łapki w górę. Dzięki temu wiem, że ten kanał ma sens się rozwijać i dzięki temu się rozwija. Dzięki Wam wszystkim raz jeszcze. Jeżeli Wam się podoba ten materiał, zasubskrybujcie, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Ja te komentarze czytam, nie zawsze mam czas na odpowiedź, ale ja je naprawdę czytam i udostępnijcie ten materiał dalej. Niech jak najwięcej osób wie, że taki kanał istnieje. Kochani, już Wam pokazuję o co chodzi i jak wygląda sytuacja. W tym momencie to jest jeszcze środa. W przypadku środy sytuacja jest całkiem ok, w przypadku czwartku i piątku również. Mamy nadal cyrkulację zachodnią, więc te fronty atmosferyczne przemieszczają się jeden za drugim. Mamy pogorszenie pogody. Mamy następnie poprawę pogody taka, taką jak ma miejsce w dniu dzisiejszym, potem pogorszenie pogody, ponieważ kolejny front atmosferyczny się przemieszcza, one się przemieszczają z zachodu. Na wschód, on to jakaś dawna strzałka, była, za którą przepraszam, już tutaj poprawiam. Generalnie fronty przemieszczają się w ten sposób: jeden za drugim, yy, i kolejno przemieszczają się, znaczy niżej przemieszczają się jeden za drugim, i kolejno zanim przemieszczają się fronty atmosferyczne. No i tu jest wszystko. Ok, natomiast sytuacja zmieni się przed weekendem, ponieważ zmieni nam się cyrkulacja, zacznie fronty atmosferyczne, wraz, niż z, wraz z frontem atmosferycznym będzie przesywał się od południowego zachodu na północny wschód, niejako w tej osi Polski południowo-wschodniej i tam przyniesie to bardzo silne i długotrwałe opady deszczu. Zerknijmy na modele, jak to wygląda, bo przede wszystkim od tego musimy zacząć. Tu mamy w tym momencie model ECMWF i widzimy doskonale, że mamy na razie tą cyrkulację zachodnią i ona sobie trwa do. Piątku. W piątek, jak zauważymy, nastąpi tworzenie się tutaj niżu nad Sotoką Genueńską i też generowanie kolejnych chmur z opadami deszczu, które będą przemieszczały się w kierunku północno-wschodnim, właśnie w kierunku Austrii, Czech, Słowacji, no i południowej i południowo-wschodniej Polski. Jak widzimy, od południowego od południowego wschodu Polski w kierunku północno-wschodnim będą się przemieszczały opady deszczu, opady deszczu o charakterze lokalnie intensywnym w piątek, w sobotę, a następnie w w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę. Te opady deszczu niejako będą zablokowane po stronie wschodniej, a po stronie zachodniej nastąpi znów ta cyrkulacja zachodnia. Generalnie będzie to wyglądało mniej więcej tak, ja sobie tutaj też na czerwono zaznaczę: sytuacja będzie wyglądała mniej więcej, słuchajcie, tak, że od zachodu ruszy nam z powrotem. Cyrkulacja zachodnia, natomiast przed nią, i jeszcze od południa, będziemy mieli w kierunku północnym e, przemieszczanie się tych, tej strefy opadowej związanej z niżem, który prawdopodobnie się utworzy i będzie przemieszczał się w kierunku północno-wschodnim. To wszystko będzie powodowało bardzo dużą akumulację opadów deszczu, poczynając od piątku, ale przede wszystkim soboty i niedzieli. Dopiero ta sytuacja e, pogodowa, opadowa. Uspokoi się w poniedziałek. Zerknijmy na akumulację opadów, bo to jest przede wszystkim najbardziej istotne w modelu ICON ECMWF, a następnie Swiss HD4 na 4. Zaczniemy od modelu ikon i widzimy w czwartek w piątek już pojawiające się opady deszczu w Polsce południowej, ale zdecydowanie większa akumulacja opadów zacznie pojawiać się w nocy z piątku na sobotę. W sobotę na tę chwilę modele wyliczają największą akumulację w województwie podkarpackim, następnie w województwie małopolskim, lubelskim oraz podlaskim. Z nocy, z soboty na niedzielę i w niedzielę nastąpi tutaj największa akumulacja, szczególnie również w województwie śląskim, małopolskim, podkarpackim, łódzkim, kujawsko-pomorskim, również na tą chwilę. Lokalnie w Polsce Południowej do 100 mm opadów. To jest bardzo dużo, szczególnie że w Polsce Południowej, południowo-wschodniej padało w ostatnim czasie, więc ten deszcz no tutaj. Nie przyniesie nic dobrego, jeżeli to by się miało spełnić. Zerknijmy sobie w model ECMWF i znów zaczniemy od piątku. I tu również mamy sytuację podobną, że pierwsze opady deszczu silniejsze pojawią się w nocy z piątku na sobotę w Polsce południowo-wschodniej. Następnie zdecydowanie bardziej te opady rozkręcą się w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę. Tutaj ta oś najsilniejszych opadów jest trochę bardziej przesunięta w kierunku wschodnim, a więc województwo małopolskie, śląskie, podkarpackie, część lubelskiego, południe województwa mazowieckiego i województwo podlaskie. Przy czym tutaj te parametry ilości opadów już są niższe od 70 do 90 mm. Zerkamy sobie na model Swiss HD4 na 4. Ja sobie już zobaczę, czy mam otwarty. Mam otwarty i zerkamy sobie również piątek. Icon HD tutaj w tym momencie, również icon EU. Swiss HD nie pokrywa w tym momencie tak dużego obszaru, znaczy tak długiego terminu, bo to jeszcze kilka dni zostało. No i widzimy tutaj również tak jak na tamtych wyliczeniach WX Charts, bo to jest w sumie ten sam model, właśnie województwo małopolskie, województwo śląskie, województwo świętokrzyskie, które wcześniej pominąłem, za co przepraszam, województwo łódzkie, kujawsko-pomorskie. No i tam bardzo silne opady deszczu. Zacznijmy sobie jeszcze na model. UM 4 km, zacznijmy od piątku, od godzin popołudniowych, wieczornych. Zobaczmy jak to wygląda sytuacja. Generowanie się tych chmur w, na południu Europy i wędrówkę w kierunku północno-wschodnim no i w nocy z piątku na sobotę nadal są utrzymywane również w Polsce południowo-wschodniej burze lokalnie te burze mogą być dosyć intensywne, aczkolwiek z tymi burzami ja się wstrzymuję, bo to jest nadal jeszcze daleki termin ale również widzimy te silne i nawalne lokalnie opady deszczu w Polsce południowej, centralnej co ciekawe ta strefa burz z tymi opadami deszczu miałaby przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim albo północnym z odchyleniem na wschód. To jest bardzo ciekawe, i bo jeżeli by to miało fakt, znaczy, jeżeli by tak się stało, to mielibyśmy układ mezoskalowy, układ burzowy prawdopodobnie, albo strefę opadów z dosyć silnymi burzami wbudowanymi w tą strefę. Jak będzie, zobaczymy. No, tak jak mówię, to jest jeden z modeli, który pokazuje w ogóle taką sytuację burzową, ale gdyby to przy to potem mamy noc soboty na niedzielę, gdzie będą tworzyły się kolejne strefy opadowe, lokalnie bardzo intensywne, również co ciekawe, z burzami. Powiem tak, co do tych burz przemieszczających się z południa na północ. Bywały takie przypadki, natomiast ja jestem jeszcze sceptyczny, ostrożny, bo mamy drugi. Do weekendu zostały jeszcze trzy dni, tak naprawdę. O tyle te opady deszczu są bardzo niepokojące, ponieważ ta strefa będzie rozciągała się z południa na północ i dosyć duże sumy opadowe przyniesie w Polsce centralnej. Co ciekawe, Zobaczcie, kolejna bardzo silna strefa burzowa widziana w modelu UM w niedzielę w godzinach wieczornych wraz znów ze strefą opadową. I te burze miałyby dotrzeć aż do e, Norwegii. Jest to, nie jest to wykluczone. Wiecie co? Nie jest to wykluczone z racji tego, że jak spojrzymy sobie na temperatury e, i jeżeli te parametry temperatury zostaną. E, zostaną Utrzymane, to może tak być. Z czego by te burze wynikały? Zerknijmy sobie przede wszystkim na temperatury, jakie są w tym momencie. Ja może skupię się tu przede wszystkim na oddaleniu mapy i zobaczcie, że nad Europą Północną, nad Europą też po części centralną mamy całkiem niskie temperatury w wielu miejscach nie przekraczające 23, 22 stopni Celsjusza i o ile w tym momencie w Niemczech południowych temperatura wynosi 15 stopni Celsjusza o tyle temperatura chociażby gdzieś tam w Finlandii na północy wynosi, znaczy, tak, w tak Finlandii, no Finlandii na północy wynosi 22 stopnie Celsjusza na północy Finlandii jest cieplej niż w centrum Polski chociaż no, czy w centrum Polski czy w centrum Niemiec czy nawet w centrum Rumunii, ale zobaczmy sobie, tutaj jest bardzo mocna różnica temperatur między na przykład wschodnią Białorusią, gdzie mamy prawie 28 stopni Celsjusza, w tym momencie mamy godzinę 14, godzinę 10, około godziny 14. Tam będziemy mieli 27 stopni Celsjusza, a w Europie bardziej zachodniej 22 stopni Celsjusza. Jest duże prawdopodobieństwo, że w nocy z soboty na niedzielę i w niedzielę. Te bardzo ciepłe powietrze dotrze do Polski wschodniej. No i tutaj przede wszystkim tak na osi Rzeszów, Warszawa, Łomża, być może Olsztyn, tam napłynie powietrze, które może wynosić 27-28 stopni Celsjusza. No, i to będzie po wschodniej stronie tego niżu, który ma się utworzyć. Po zachodniej stronie będzie zaciągany z północy bardzo chłodne powietrze, które będzie miało 16-17 stopni Celsjusza. Ta bardzo duża różnica temperatur między tak wąskim obszarem może spowodować właśnie burze, które po tej osi będą się przesuwać, będą intensywne. I będą dosyć niebezpieczne, aczkolwiek tak jak mówię, ja nadal gdybym, ponieważ do tego terminu został jeszcze kawałek czasu, no ale to byłoby dosyć niebezpieczne zjawisko, dosyć niebezpieczna sytuacja, tym bardziej, że te inne modele, zobaczcie, również pokazują właśnie tak tą krawędź Polski wschodniej w tych wysokich temperaturach. Jak będzie? Zobaczymy, no, Pewno tą sytuację warto obserwować i w związku z tym, że... Sytuacja może być niebezpieczna i dosyć zaskakująca. Polecam instalowanie aplikacji Monitor Burz. Dzięki niej możecie być na bieżąco. Możecie śledzić na, bieżącą, na bieżąco sytuację pogodową, sytuację burzową i na pewno nie dacie się zaskoczyć właśnie burzom, które mogą pojawić się w Waszej okolicy. Dzięki Wam wszystkim za to, że jesteście, za subskrypcję i za to, że obejrzeliście ten materiał do końca. Obserwujemy sytuację, gdy będzie się coś działo na pewno da będę dawał Wam znać. Życzę Wam dobrego dnia, pozdrawiam.